Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Naszym gościem dzisiaj jest profesor Łukasz Święcicki, lekarz-psychiatra i autor książki, którą wydaliśmy już jakiś czas temu, Buka u psychiatry. Wielu z Państwa, wiele osób zna tę książkę, dlatego że ona zrobiła sporą furorę. Było dużo szumu, były dyskusje o tym. Ja z tym jeździłem na targi i tłumaczyłem się z tej książki jak tylko mogłem. Jest interpretowana w różny sposób. Treść jest fascynująca. Rozmawialiśmy o niej już dawno temu, bo to jest książka o psychiatrii. Ja chciałem zapytać pana profesora, czy dużo się zmieniło w psychiatrii od czasu, kiedy żeśmy z Buką tutaj wystartowali? Tak, w psychiatrii w ogóle to trudno mi powiedzieć, chyba się niespecjalnie zmieniło, to znów aż tak się szybko nie zmienia, natomiast no, sytuacja na pewno psychiatrii w Polsce... No o to chciałem zapytać. W sensie takim organizacyjnym, nie jako nauki, nie jako jakieś tam dziedziny, tylko w sensie organizacyjnym, no wydaje mi się, że się jakoś istotnie pogorszyła w, nie wiem, no może nie jest to nieoczekiwane, może należało się tego spodziewać. Ja jakoś nie miałem czasu się rozglądać dookoła i dla mnie to było nieoczekiwane, to znaczy zabrakło nam w jakimś momencie tak ostatecznie specjalistów, czyli mamy tak mało specjalistów psychiatrów, że mamy no już takie elementarne trudności z obsadzeniem no podstawowych stanowisk, z wykonaniem pracy, z opieką nad pacjentami. Nawet myślę, że to nie jest związane z tym, że ludzie wyjechali za granicę, bo tak mi się wydaje, że nie tak bardzo, tylko po prostu odeszli do prywatnych różnych poradni, do prywatnych firm, przynajmniej w Warszawie tak jest, że one zdrenowały rynek. No jest nowy taki oddział psychiatryczny prywatny w Warszawie, nie będę reklamował, więc nie powiem gdzie i nie wiem jak się nazywa, ale potrzebował jakiejś obsady, był w stanie zaproponować lepsze pieniądze i odeszli, no ale faktem jest, że po prostu ich było mało i kołdra była bardzo krótka, jak ktoś mocno pociągnął z jednej strony, to z drugiej strony wyszły nogi na wierzch i teraz nogi są na wierzchu zdecydowanie i to daleko. Ten kryzys był widoczny nawet w mediach, bo media, jak wiemy, średnio się interesują takimi zagadnieniami jak organizacja leczenia psychiatrycznego, a jednak pojawiły się różne informacje na ten temat, nie tylko w telewizji, ale też w internecie, dotyczące na przykład ośrodka w Komorowie. No to rzeczywiście musi być bardzo źle, ale skoro to jest w popularnych portalach, to musi być naprawdę fatalne. No jest kryzys poważny. Jest tak, może nie bądźmy jakoś tak bardzo, żeby to nie brzmiało jakoś tak strasznie tragicznie. Wydaje się, że jest dużo nowych chętnych, to znaczy, że mamy więcej rezydentów niż do tej pory, no, dużo więcej i ci rezydenci są bardzo sensowni, bardzo fajni i bardzo się dobrze zapowiadają, tylko że no, w medycynie trzeba się dość długo zapowiadać. Po prostu specjalizacja trwa 5 lat, a rezydenci są na pierwszym, drugim, trzecim roku. Oczywiście są też tacy, którzy już niedługo kończą rezydenturę, no ale jednak to trzeba poczekać. No też jest pytanie, czy oni po zdaniu egzaminu zdecydują się zostać w publicznych szpitalach, czy oni też pójdą sobie na ten rynek prywatny. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, nie wiem jak on jest chłonny, nie wiem ilu jeszcze lekarzy mogą nam zabrać. No to zależy bo od do tej tego. Pory zabierali. Ludzie niezadowoleni z poziomu czy z dostępności może publicznej służby zdrowia szli do prywatnej, bo tworzyli rynek i ten rynek robiąc się tak głębszy, nie znam się na ekonomii, ale tak to wygląda na logikę, zabierał naszych pracowników. A to nie trzeba się znać na ekonomii, bo to chodzi o to w rynku usług też medycznych, jakimi metodami i jak szeroko uda się poszerzyć pojęcie psychiatrii. No może też. To może nieprecyzyjnie się ale chodzi o to, żeby wykreować popyt. Jeżeli mamy prywatne kliniki, one są za pieniądze, no to trzeba jak najwięcej pacjentów do tych klinik sprowadzić. No tak, no, ja rozumiem, tam się zarabia. No właśnie, ale teraz tak. No więc jeżeli będą nam wykupywać następnych lekarzy, no to publiczna służba zdrowia nadal będzie dosyć słaba, no i sytuacja będzie taka trochę patowa. Czy coś takiego jak promocja psychiatrii w ogóle wchodzi w grę i czy to czasem nie będzie jeszcze gorzej. Znaczy mam wrażenie, że właśnie, że nowi ludzie są. Jest to chyba problem jakiegoś, nie wiem co, alokacji środków, jakiejś
jakiegoś położenia większego nacisku na to, no nie jestem w stanie powiedzieć zupełnie. No jest to zagadkowe. Zupełnie się na tym nie znam. Ja próbowałem, nadal próbuję przy pomocy palców obu rąk łapać dziury w tamie, ale no mi palców nie starcza, no. Woda mi leci ze wszystkich stron, leci mi woda na głowę. W tej chwili, no tak, codziennie robię same elektrowstrząsy, codziennie się zajmuję pacjentami, robię obchody na dwóch oddziałach, biegam po instytucie i szczerze mówiąc, no ma pan dosyć. Już się kończę fizycznie w tym. Więc jest, no tak, jestem zmęczony bardzo. Nie mam czasu napisać następnej książki. Ale będzie następna książka, wydamy ją spokojnie, to za chwilę. Ale ja muszę usiąść i napisać jeszcze, jak będę biegał, to nie napiszę. A czy na przykład takie wyjście jak sprowadzanie lekarzy z Rosji, Ukrainy? Ja nie wiem, czy ktoś się nad tym zastanawiał. Ja się oczywiście już nad tym zastanawiałem. Aha. Myślałem o tym, że mogłoby to być jakieś rozwiązanie, no bo w psychiatrii jednak dużą barierą jest język, tak? No ale tak. Sądzę, że lekarze z Ukrainy pewnie byliby w stanie szybko opanować na poziomie komunikacyjnym język polski, więc pewnie by się nadawali. Ale nie wiem, czy ktoś to rozważał, nie wiem, czy interniści, są tacy chętni. Ginekolodzy już są, więc... A psychiatrów jeszcze nie spotkałem. Czemu nie? No to też dziwne. Też ciekawe by było, jaki jest w ogóle wymiar tej psychiatrii za wschodnią granicą, na ile to jest bliskie szamaństwa. Ja myślę, że pewnie mają też zwykłych... Wybitnych specjalistów na pewno. Na pewno mają tam zwykłych psychiatrów, natomiast pewnie oni też nie mają ich za dużo. No to jest chyba dość oczywiste. To też, no, co nas to obchodzi, zabierzmy im i będziemy my mieli, no ale... To jest okropne, ale no tak wszyscy się zachowują na zasadzie, no, jak łowcy niewolników, prawda? Specjalista jest w cenie i to jest cena wysoka. Tak? Przy czym jakoś tak psychiatria dotarło do mnie to teraz, w momencie, jakoś nie zdawałem sobie sprawy, 34 lata jestem psychiatrą, ale nie czułem tego tak bardzo jak teraz, jak bardzo moja specjalność wymaga spokoju ducha, że tak powiem. Ja nie mogę tak szybko pracować, ja nie mogę. Jakbym robił USG, to może mógłbym zrobić jeszcze 40 więcej, ale ja nie mogę tak szybko pracować z ludźmi, bo to wymaga ode mnie naprawdę skupienia. Ja nie twierdzę, że inni specjaliści medyczni się nie muszą skupić, ale ja czuję teraz po sobie, że ja mam bardzo niewielki margines możliwości przyspieszenia. Ja nie mogę szybciej robić. Moi pacjenci są obciążeni dużym ryzykiem samobójstwa i mam takie poczucie, że to ryzyko wzrasta, a moja wydolność maleje. I to, jest bardzo, nieprzyjemne uczucie. A ludzi odpowiedzialnych za ten stan, te sprawy pewnie średnio interesują, albo nie w takich wymiarach, o jakich tu mówimy. No tak interesują na zasadzie, no tak jak zwykle można się wtedy spotkać, no jakoś weźcie sobie, poradźcie, no ale no, mój Boże, no ale właśnie kiedy nie bardzo możemy. No ja w każdym razie mam poczucie, że ja już nie bardzo mogę zrobić. Tak naprawdę nie mogę już zrobić nic więcej osobiście. No, może poszedłem w ogóle w złą stronę, próbowałem się angażować w robienie wszystkiego na piechotę, ale próbowałem też innych rzeczy, no bo w swoim czasie napisałem co najmniej dwa czy trzy jakieś programy, w których częściowo przynajmniej próbowałem rozwiązać tę sytuację i te programy jakoś tam w ministerstwie były czytane, były brane pod uwagę, były opiniowane, a nawet przyjmowane do realizacji, ale ostatecznie z tego, co do tej pory widzę, no nie są realizowane. Ja nie jestem pewien, czy to by uzdrowiło sytuację, ale próbowałem też od tej strony i to też mi nie wyszło. To jest tak, ja może mam taki obrazek przed oczami. Wychodzę z tego miejsca, a propos medycyny w ogóle, wychodzę z tego miejsca, schodzę tutaj do metra, a na dole pan Konstanty Radziwiłł rozdaje swoje ulotki wyborcze sam osobiście. Mhm. Więc to jest taki chyba symptomatyczny widok. Ja dlaczego to kojarzę z tą psychiatrią? Dlaczego, że pan wspomina o nim tutaj w tej książce i pomyślałem sobie, że to nie jest chyba dobrze, że lekarz, który chce być politykiem, musi sam się zajmować własną kampanią. Nie, no tak? Może to był taki jego pomysł. Może był to jego pomysł. Nie, to ja nie domagam się komentarza. Chciałem... Może to był jakiś jego pomysł. Nie wiem. Czy to jest... Jeżeli to słabe. Rozumiem, że ma pan taki obrazek. Obserwowałem go dość długo. Rozumiem, że ma pan taki obrazek przed oczami, ale nie wiem, czy ten obrazek coś mówi specjalnego. Możliwe. Ja, tak, jak pan powiedział o opiniowaniu programów, to mi się ten obrazek pojawił sam z siebie. Być może ale swoją drogą, te programy, które napisałem, rzeczywiście były jeszcze za czasów, kiedy Konstanty Radziwiłł był ministrem i zdaje mi się, że on podpisywał do realizacji te programy.
Później zmienił się minister zdrowia. No właśnie. Ja nie chodziłem rzeczywiście po ministerstwie, nie pytałem, co z tymi moimi programami. Nie miał pan czasu, no nie można. Może były głupie, ale w międzyczasie tak przyspieszyło moje życie zawodowe, że przestałem wychodzić z instytutu, zacząłem się zajmować no właśnie zatykaniem dziur w tamie i od tej pory przy pewnym poziomie zakręcenia człowiek traci dystans i perspektywę i po prostu tylko goni, już tylko goni. I wtedy już jest za późno na podejmowanie sensownych kroków, bo wtedy po prostu jest totalna i stała sytuacja kryzysowa. I to jest takie, nie wiem, zarządzanie kryzysem, to ja tego chyba nie umiem. No nikt tego nie potrafi, dlatego że permanentny kryzys rzeczywiście w różnych branżach istnieje, ale to w medycynie nie może po prostu istnieć. No. Co na to pacjenci wszystko? Czy oni jakieś opinie wygłaszają albo na przykład... No mam nadzieję, że staram się, żeby nie zauważyli przynajmniej moi. Natomiast no, oczywiście, że no, nie są zachwyceni. Oczywiście, że pacjenci, część pacjentów bardzo nerwowo przyjmuje to, że bardzo często na przykład zmienia im się lekarz prowadzący. Tak? I skoro ich w zasadzie prawie wszyscy lekarze prowadzący to są rezydenci, a rezydenci to są jednak stażyści, którzy muszą odbywać staże w innych różnych oddziałach, no więc... Tak. Chociaż ogólna pula jest całkiem duża, bo tego nie mówię, że nie jest, bo tych lekarzy jest całkiem dużo, ale oni się ciągle zmieniają. To jest taka zmieniająca się populacja, taka nomadyczna. Część jest dzisiaj tu, jutro tam, a pacjenci są w tych stałych miejscach. I ci rezydenci pielgrzymują między pacjentami. Pacjenci to znoszą, ale ich zachwyt jest umiarkowany. No domyślam się, że raczej pewnie są zszokowani. Bo to nie jest tak jak z... Tutaj to zdecydowanie nie jest tak jak z okulistą czy z internistą. To jest tak, że jak leży pan w szpitalu psychiatrycznym 3 miesiące, nie wiem, 71 dni to jest taka ilość czasu, którą refunduje w pełni NFZ, ale no na pewno zdarza się, że sporo ludzi leży dłużej. Leży człowiek nie bez powodu, to nie jest, nie do tego leży, bo fajnie jest tam leżeć, tylko na przykład jest bardzo chory i w ciągu tych 2 miesięcy ma 4 lekarzy czy 5 lekarzy, to nie jest dobrze. To znaczy ten pacjent musi kilka razy jeszcze raz uświadamiać lekarzowi, bo no, ten poprzedni oczywiście przekazuje swojego pacjenta, no, ale przekazuje o nim podstawowe informacje, natomiast tam już jest ktoś wprowadzony, jest ktoś... W jakimś sensie psychiatria polega na zaprzyjaźnianiu, to znaczy się pan zaprzyjaźni, żyje z tym swoim lekarzem, a potem następnego dnia przychodzi zupełnie ktoś inny. No to... I jednego dnia to jest długowłosa dziewczyna, a następnego dnia to jest łysy facet. To nie jest to samo. Dla człowieka, który jest zdrowy, to jest poważny szok. Dzieci się denerwują, jak mi się nauczycielkę zmienia na tydzień, a tutaj, co dopiero lekarza. Sprawa jest taka bardzo dość subtelna, tak? Bym powiedział. Nie, no to jest co najmniej dziwne. No i ja się staram oczywiście w tym wszystkim być tym elementem stałym. No ale to oczywiście łatwo sobie wyobrazić, że to ode mnie wymaga, tak żebym nigdy nie chorował, żebym nie miał żadnych swoich spraw, żeby mnie nic się nie działo, nie wiem, z moimi dziećmi, wnukami i z najmniej żoną, wątpliwością wszyscy biegną do pana. Z moim urlopem, żebym po prostu ja mam być, być tym elementem stałym. W sumie to jest pewnie najbardziej w tej chwili męcząca dla mnie rzecz. Dlatego z taką irytacją odpowiadałem na pana maile, że ja mam po prostu takie poczucie, że zostałem jakąś taką opoką i stoję tam na środku jak filar kamienny, a ja ani filar, ani kamienny, doliczyłem sobie swoje lata, doszedłem do wniosku, że w przyszłym roku kończę 60 lat, myślałem sobie, jak ja długo tak będę stał. No właśnie, to... Urodziła mi się 8. wnuczka. O, gratuluję. Wszyscy pytają, gdzie jest nasz dziadek. No tak, na oddziale. W zeszłym roku, przy okazji Wszystkich Świętych, zebraliśmy się wszyscy na cmentarzu na Starych Powązkach, gdzie jest taki stary grobowiec rodziny Święcickich. I moja żona chciała być dydaktyczna i tam ustawiła wszystkie wnuki i mówiła: teraz nam, drogie dzieci, powiedzcie, kto tutaj leży w tym grobie, kim jest ta osoba dla dziadka Łukasza. I wystąpił Leon, podniósł rękę, wystąpił i powiedział: no, pacjentem. Żona mówi: przepraszam cię, Leona, dlaczego pacjentem? A Leon powiedział: dziadek zawsze jest u pacjentów. Moje wnuki uważają, że na cmentarz też chodzimy do pacjentów, bo szkoda czasu. No właśnie, po co mamy chodzić do jakichś zmarłych z mojej rodziny? Chodźmy do pacjentów na cmentarz. Myślę, że Telewizja Polska powinna wyemitować ten wywiad w prime time, po prostu po wiadomościach. No, ale on powiedział pacjentem. To jest logiczne. Przecież dziadek zawsze chodzi do pacjentów. Czyli na cmentarz też pewnie przyszliśmy do pacjentów. Do pacjentów, oczywiście. Dzieci są zabójczo logiczne po prostu. To...
A mój drugi wnuk, znaczy starszy wnuk Tytus, który pomagał mi przyjmować pacjentów. Ostatnio zatrudniłem go, i żeby otwierał pacjentom drzwi w gabinecie, to powiedział: no, widzę, dziadku, że tutaj można by usprawnić, bo pacjenci tu siedzą w poczekalni, się nic nie dzieje. Babcia mogłaby robić catering. No, tak, no jasne, mnie babcia robi catering, będziemy na cmentarz chodzili do pacjentów. Po prostu weźmy łóżko polowe, przeprowadźmy się do szpitala. Oczywiście, razem z wnukami. Zamieszkajmy tam wszyscy razem i koczujmy w szpitalu. Przybudówka będzie. I próbujmy rozwiązać ten, żeby moje wnuki szybko zaczęły pracować razem ze mną. Bo pan się przywiązuje do pacjentów. Znaczy trudno mi wyobrazić sobie jako laikowi, że może być lekarz w pańskiej specjalności, który się do pacjentów nie przywiązuje. Bo znaczy to, ja się to, bardzo przywiązuję. No, widocznie Leon to zauważył, bo ja się staram tym dzieciom nie truć na ten temat nie, głowy, no ale widocznie coś takiego jest we mnie, no coś takiego we mnie widzą, że już zaczynają tak mówić. No i jakby jak słyszę takie deklaracje jak Leona, no to oczywiście też mnie to trochę śmieszy, tak jak pana, ale z drugiej strony myślę sobie, że to nie może tak wiecznie trwać. Nie mogę się doprowadzić do kompletnego szaleństwa. My się tu śmiejemy, śmialiśmy się poprzednio w czasie tych wywiadów trochę, no ale wszyscy rozumieją, że to jest śmiech przez łzy, a już jeżeli nie przez łzy, to przez zaciśnięte zęby. Może nie wszyscy rozumieją, więc może to, żeby pan to powiedział. Może ja powiem. Proszę państwa, my tu żartujemy, ale to jest tak naprawdę ironia głęboka i nie płaczemy tylko dlatego, że nosimy spodnie i jesteśmy facetami, ale to śmiech przez zaciśnięte zęby, tak powiem, bo to... No na pewno tak. Inaczej tak, się na, tego to... nazywa. Oczywiście. Ja mam takie poczucie, niewątpliwie. Jak tego słucham, to mi się takie pojęcie, oczywiście to też będzie żart i też przez łzy, żeby wszyscy zrozumieli, bo to trzeba teraz żarty tłumaczyć. Jak słyszę o tym wszystkim, to tutaj znalazłem taką formułę, zespół Münchhausena. Bardzo mi się to spodobało. Oczywiście to zespół Münchhausena dotyczy czegoś innego, ale jak pan opisuje tę sytuację i postawę czynników, no to ja już myślę tylko i wyłącznie o Münchhausenie i o niczym więcej. I o preparowaniu sytuacji. A czego dotyczy zespół Münchhausena, żebyśmy trochę zeszli tak z tych tematów poważnych i wrócili do anegdot, o których żeśmy też opowiadali zeszłym razem. Zespół Münchhausena generalnie jest zaliczany do zaburzenia osobowości. Nie jest to psychoza, ale jest to takie zaburzenie osobowości, no, które przejawia się głównie tym, że pacjent po to, żeby zainteresować lekarzy, no, głównie różnymi aspektami swojego zdrowia, fabrykuje sobie albo jakiejś innej osobie, bo jest takie pojęcie jak zespół Münchhausena by proxy, czyli zespół Münchhausena u bliskich, fabrykuje objawy różnych chorób, nie psychicznych najczęściej, różnych chorób fizycznych, czasem bardzo tak dobrze, że jakby jest to bardzo trudne do wykrycia i czasami tacy najbardziej utalentowani pacjenci doprowadzają do tego, że mają na przykład wiele operacji i zupełnie bez powodu robionych. I te operacje są na tyle okaleczające, że pacjenci potem rzeczywiście już nie muszą sobie nic fabrykować, bo mają objawy, one są iatrogenne, to znaczy są spowodowane operacjami, które wymusili bez sensu. Znane są przypadki, że ludzie sobie doprowadzili do usunięcia żołądka, do usunięcia nerki, doprowadzili lekarzy, fałszując na przykład wyniki badań pokazującym. To tylko niedawno była sytuacja z jakąś pacjentką, która sfałszowała swoje wyniki badań i doprowadziła lekarzy do tego, że usunęli jej zdrową nerkę, myśląc, że tam jest nowotwór. Ale to ja w ogóle nie przypuszczałem, że takie rzeczy są możliwe, że można... No, mój pacjent usunął sobie żołądek i potem doprowadził do wielu kolejnych operacji brzusznych, które miały regulować dalsze sprawy tego żołądka. Ale są badania, jakieś USG, ekrany, te monitory, no tak, ale widać. Ludziom jakoś się udaje. Najczęstszy, znaczy nie będziemy robić instruktażu, ale najłatwiejszy sposób to jest taki, że robi pan badanie gdzie indziej, a potem z wynikiem badania idzie pan gdzie indziej, a w czasie drogi pan podmienia swoje badanie na inne badanie. Tak. A tam ludzie z pośpiechu albo z tego, że nie mają aparatury, albo z tego mówią, że ma pan przecież świeże badanie, tutaj w tym badaniu coś widać, myśmy go nie robili, ale robili jacyś inni ludzie, do których mamy zaufanie, bierzemy to badanie i robimy panu odpowiedni zabieg. No to, to się nie zdarza za często, bo to nie jest tak łatwo do tego doprowadzić. No tak, ale są ludzie, którym się udaje to twórczo mieć. Muszą być jakieś uspokojone okoliczności, wszyscy muszą być na tyle... Wspominał, że to nie jest takie sobie zwykłe oszukiwanie. Mhm. To jest takie, że człowiek całym sobą, całą swoją psychiką jest w ten proces zaangażowany. Jemu na tym strasznie zależy i dla niego to jest sprawa
no jak mu się wydaje, pacjentowi się wydaje, że tego jakoś ratuje. Znaczy motywacja pacjenta jest taka, pacjent w sumie wie, że ma zdrowy ten narząd. Natomiast pacjent chce, żeby się lekarze nim zajmowali, bo wtedy będzie zaopiekowany i wtedy będzie bezpieczny. To jest brak poczucia bezpieczeństwa. Znaczy nawet za cenę swoich narządów, żeby być stale pod opieką lekarzy, którzy będą stale na niego patrzyli. To jest przerażające. Bo myślę, że teraz no przykład tej narastającej panice epidemicznej, no, takie postawy mogą się zwiększyć, bo poczucie bezpieczeństwa dla niektórych ludzi robi się za niskie. Będą chcieli mieć większe, znaczy będą chcieli bardziej być zaopiekowani. No właśnie widziałem w metrze pana takiego w pewnym wieku już starszego z maską na twarzy. To maski będą zwiększały poczucie paniki na pewno. No, a najprawdopodobniej nie zwiększają poczucia bezpieczeństwa. No, tego ludzie nie są w stanie zrozumieć, podobnie jak wykupywanie różnych produktów. A wczoraj był u mnie pacjent, który, to już to wskazuje na poziom takiego uczulenia pewnymi słowami, i na taki, na narastającą jednak panikę. Był u mnie pacjent, który się bał tak do mnie przybliżyć i po chwili mi wyjaśnił, że przeczytał ze mną wywiad na Wirtualnej Polsce i w tym wywiadzie było napisane, że ja jadę do Włoch. I pytał mnie, czy ja już tam byłem i czy właśnie wróciłem. I to był wywiad z zeszłego roku. Mówiłem mu, że byłem we Włoszech w maju zeszłego roku, ale na samo słowo byłem we Włoszech, pacjent reagował nerwowo i odsuwał się ode mnie. Zapewniałem go, że to było w maju zeszłego roku. Nie było tam wtedy tych wirusów, chociaż pewnie były jakieś inne. Nie, miałem się nie śmiać. I w tej Wirtualnej Polsce napisali przecież zupełnie niewinnie, no, nieistotna zupełnie wiadomość, a dla kogoś to była jedyna istotna wiadomość w tym wywiadzie. Nie, no tak to bywa. Mój doktor jest niebezpieczny, był we Włoszech. Straszne. Ktoś mi ostatnio powiedział, że od początku roku to chyba 800 przypadków grypy zwyczajnej. Nie no, do 800 przypadków śmiertelnych. Śmiertelnych. No tak, bo liczba zachorowań na grypę w Polsce przekroczyła chyba 22 tysiące, jeżeli dobrze pamiętam. No i nikt z tego nie robi żadnego szału, bo to już nawet nie... Nie, w ogóle nikt nie zwraca na to uwagi. Świńska grypa, która była postrachem ludzkości kilka lat temu, cały czas istnieje. No. Wirus świńskiej grypy istnieje i ludzie chorują na świńską grypę. Ale media są niezainteresowane w propagowaniu. A z drugiej strony, nie wiem, w 68 roku była grypa Hong Kong, na którą zmarło parę milionów osób. Nikt tego nie pamięta. Nikt się tym w ogóle teraz nie przejmuje. Bo to jest tak, że to są dwie dziwne rzeczy. Po pierwsze, nie, na świecie. W Polsce nie. Na świecie zmarło ponad 2 miliony osób. No ale to jednak robi wrażenie. Nie, no robi. No, no i teraz nie robi właśnie. Z jednej strony łatwość wybuchania takiej paniki, a z drugiej strony coś zupełnie wręcz przeciwnego. Bardzo szybka łatwość zapominania. Mm-hmm. Znaczy na szczycie ta panika będzie docierała do wszystkich. Tydzień potem większość ludzi nie będzie pamiętała, że coś takiego było. To jest niesamowite. To jest czysto psychiczne zjawisko i psychiatryczne. Że się tak wzbudzamy, że się tak denerwujemy, że tak się boimy i potem jak się przestaniemy bać, to wypieramy to wszystko i za parę tygodni ludzie mówią, no jaka epidemia. Nie, nie, do tej pory żarty. Nie było. Od 2010 roku było chyba 5 czy 6 dużych epidemii na świecie, i na które no, sporo ludzi chorowało, sporo ludzi zmarło. Byłem na takim szkoleniu w związku z wirusem teraz i pani epidemiolog z instytutu mówiła nam, pokazywała nam te liczby. Ja sobie żadnej z nich nie mogę przypomnieć. Ja sobie też nie mogę przypomnieć, bo chyba, nie, może tą świńską grypę. Ale była jakaś taka epidemia, która się MERS nazywała, w ogóle jej nie pamiętam. A to było kilka lat temu i śmiertelność była 30%. Aczkolwiek zarażonych było znacznie mniej osób i oczywiście dotyczyło to w mniejszym stopniu Europy, bo to jest inna sprawa, że jak coś nie jest w Europie, to już w ogóle liczba ofiar jest nieistotna. Jak było tsunami w Indonezji, 100 tysięcy ludzi zginęło na plażach. Następnego roku, jak była rocznica, w Nowy Rok przecież było, to po prostu z trudem sobie ktoś mógł przypomnieć, coś takiego się stało. Okropne po prostu. Europocentryzm. No i europocentryzm i niesamowicie słaba pamięć. To znaczy pobudzamy się, podniecamy, jesteśmy gotowi do natychmiastowej reakcji i za tydzień, co, nie, o co chodzi? Ja się nie denerwowałem. A coś było? Coś się działo? Tylko piwnica pełna makaronu świadczy o tym, że no może tak, coś się... Skąd się wziął, skąd się wziął ten makaron? Stara kupiła znowu tak, skąd się wziął ten makaron? Niesamowite. Jesteśmy szaleni. Niestety. Jako ludzkość. Jeszcze jedno, bo chciałem wrócić do tematu, który żeśmy omawiali zeszłym razem, ale który mnie nurtuje. Pana może już nie. O antypsychiatrii.
Czy to nadal jest groźne? A trochę nurtuje, bo jednak ona istnieje cały czas, jakoś bardziej istnieje niż mi się wydawało. Mm-hmm. Takie przejawy antypsychiatryczne również w Polsce są dosyć zauważalne. No, ja rozumiem, że nie mówimy teraz o tym, o czym mówiliśmy poprzednio, że antypsychiatria to nie jest sytuacja, z którą mamy do czynienia, jeżeli idzie o organizację systemu leczenia. Nie, chodzi mi o Żartuję. Chodzi mi o taką sytuację, w której ludzie w dobrej wierze, zdecydowanie w dobrej wierze, jest takich szlachetnych, humanistycznych pobudek, negują istnienie chorób psychicznych, twierdząc, że jest to społeczne, kulturowe i tak dalej, i że trzeba zmienić warunki, to nie będzie chorych. I no tak, to jest niestety stanowisko, które się zdarza i cały czas, i również są psychiatrzy, którzy zwykle antypsychiatrami zostają psychiatrzy. To jest droga psychiatrów, którzy, no tak ja sobie wyobrażam tą ewolucję, że to jest takie zbliżanie się do pacjentów, aż się przechodzi na ich stronę i wtedy po ich stronie, pozornie na ich stronę, bo to nie jest przecież na ich stronę, ale tak się wydaje temu psychiatrze, że teraz już jestem po stronie pacjentów, jestem taki jak oni, a ponieważ ja jestem zdrowy, to znaczy, że i oni są zdrowi. I to znaczy, że nas wszyscy jesteśmy wrobieni. No, ale ja i że druga strona ma złą wolę. I że to druga strona, czyli psychiatrzy, nami manipulują, wmawiają nam coś, robią z nas chorych, bo chcą nam mieć na łatwy strzał. A my tak naprawdę jesteśmy wszyscy zdrowi, tylko funkcjonujemy inaczej. Nie no, człowiek, który doprowadza do wycięcia żołądka, no, jest tak, chory, tak? Spotkałem się, nie funkcjonuje stosunkowo inaczej. Stosunkowo niedawno się spotkałem z tym, nie powiem kto, ale była to osoba na pewno znana w polskiej psychiatrii, w czasie wykładu, że spadła taka propozycja, żeby zamiast rozpoznawać, nie wiem, schizofrenię czy zespół paranoidalny, rozpoznawać coś, co by się miało nazywać inny pomysł na życie. No to bez przerwy taka... Ja mam inny pomysł na życie. Bez przerwy coś takiego funkcjonuje. Włączamy telewizor, ja mam ciągle inny pomysł na życie. Tylko, że chodzi o to, że ludzie chorzy psychicznie nie mają innego pomysłu na życie. Oni mają tylko ten... Ten pomysł, który mają, nie prowadzi do życia. No właśnie. To nie jest pomysł na życie, bo on nie prowadzi do życia. On prowadzi do umierania. To jest pomysł, który prowadzi do upadku. To nie jest, ten człowiek nie może budować na tym. Ale to jest jasne, jeżeli ktoś się raz... A jak to jasne? Skoro mówią to moi koledzy psychiatrzy, którzy się takimi pacjentami zajmują, to widocznie to nie jest jasne. Jako całkowity laik przypuszczam, iż ludzie ci wypowiadają takie opinie powodowani ambicją i niemożnością awansowania w hierarchii psychiatrycznej. A ja sądzę, że wcale nie. Ja myślę, że miłością do pacjentów i potrzebą nadmiernego ich dowartościowywania, że jest to w rzeczywistości, kryje się za tym nieuświadomiona stygmatyzacja, to znaczy, że gdzieś tam głęboko w moim antypsychiatrycznym mózgu myślę o chorych psychicznie jako gorszych, a ponieważ nie chcę myśleć o swoich pacjentach jako gorszych, więc przestaję o nich myśleć jako o chorych psychicznie. Taka wolta umysłowa. Ma pan bardzo dużo empatii, której mi brakuje i ja jednak bym... No mam dużo empatii dlatego, że znam te osoby, mam na myśli tych antypsychiatrów, pracowałem z nimi, szanowałem ich punkt widzenia i szanuję i potrafię ich zrozumieć, tylko rozumiem, że w pewnym momencie przeszli przez jakąś cienką linię, przez którą nie można przechodzić, nie powinno się przechodzić. Nie. Moim zdaniem tą linią jest negowanie faktycznego istnienia chorób psychicznych. One istnieją faktycznie, nie można tego negować, nie wolno tego negować. No ja się spotkałem z taką opinią, że dwubiegunowość nie istnieje. Także ta cała... No ale to wszystko nie istnieje. Chociaż oczywiście antypsychiatrzy są zawsze najbardziej zainteresowani negowaniem schizofrenii, bo jest ich ulubioną dziedziną, a nie dwubiegunowość. Dwubiegunowość specjalnie nie interesuje. No może dlatego, Nawiasem mówiąc, w Journal of African Psychiatry sprzed kilku lat ukazał się taki artykuł, to był wywiad z jakimiś 50 czy 60 szamanami z Afryki Równikowej na temat ich poglądów na temat choroby i oni powiedzieli, że depresja nie istnieje, że nie jest to żadna choroba, tylko taki stan spowodowany nadmiernym myśleniem i że ludzie powinni przestać sobie z tym zawracać głowę. Natomiast się do roboty po prostu. Albo pójść do lekarza takiego białego. Natomiast to, co ci szamani byli gotowi leczyć, to były psychozy. I to uważali, że jest chorobą. Mhm.
i uważali, że to się powinno leczyć, tam nawet jakiś jedną recepturę podano w tym artykule, metanol i benzyna wchodziła w skład. W tym rozpuszczono jakieś zioła i to się kroplami kroplowało do ust. No, szamani mówią, że skuteczność jest bardzo wysoka. Oczywiście. Tego. Zwłaszcza, że z pacjentami nikt nie rozmawiał. Natomiast co do depresji, to szamani powiedzieli, że no po prostu nie jest chorobą, jest zawracanie głowy. I antypsychiatrzy trochę, jak ci szamani, też tak trochę nie interesują się chorobami afektywnymi. One nie są... Jakby samobójstwa to jest trudny temat dla psychiatrów, bo skoro ludzie nie są chorzy, tylko są szczęśliwi inaczej, to czemu już są nieżywi inaczej? Bo to jest bardzo dziwne. W związku z tym bardziej interesujemy się grupą ludzi, którzy, tak jak chorzy psychicznie, no, najczęściej nie mają świadomości swojej choroby, bo to jest dobry punkt do rozpoczęcia jakby dyskusji. No, skoro ty nie jesteś świadomy swojej choroby, to znaczy, że ja wmawiam ci chorobę. No. A pacjent chory na depresję przychodzi i mówi, ja jestem chory, to nie jest interesujący dla antypsychiatry, to prawdopodobnie nie jest choroba psychiczna. Próbuje zwrócić na siebie uwagę. To nie jest choroba psychiczna. Natomiast chorobą psychiczną byłaby ta schizofrenia, no ale ona też nie jest, bo jej nie ma. Poplątałem? Nie, wszystko jasne, aż bo ja za bardzo jasne. Bo ja to wszystko rozumiem, a nawet uważam, że musiało tak się zdarzyć. A poza tym, jak niech pan zwrócił uwagę, że to jakoś tam się wszystko zgadza. Skoro nie mamy psychiatrów i nie jesteśmy w stanie zapewnić wydolnej opieki psychiatrycznej, to chyba najlepszym wyjściem będzie szybki ruch antypsychiatryczny. Rozwiązać wszystko. Powiedzmy, że nie ma chorób, tak. I ich nie będzie. Był kiedyś taki ruch w Stanach Zjednoczonych w ramach takiej nasilenia ruchów antypsychiatrycznych tam w latach 70. Zamknąć wszystkie szpitale psychiatryczne, wypuścić wszystkich ludzi na ulicę, mają ręce i nogi, niech sobie radzą. Zacznijmy od I potem jak za, nie wiem, rok czy dwa lata ktoś się zmitygował i powiedział, gdzie są nasi pacjenci, to się okazało, że nie można odnaleźć bodajże kilkunastu tysięcy. Super. Ponieważ nie dlatego koniecznie, że popełnili samobójstwo, ale gdzieś zmarli na dworcach, gdzieś zmarli, gdzieś zamarzli, gdzieś ten. To są po prostu słabi bardzo ludzie, którzy wymagają wsparcia. Żyli inaczej. I mówienie, że to, zresztą o tym tutaj gdzieś tam napisałem, o to widmo wolności jest w tej książce, o tym, że to nie, że jeśli ktoś ma takie wyobrażenie, że my trzymamy chorych psychicznie w klatce, to niech sobie po prostu pomyśli o tym, że my trzymamy ich w klatce po to, żeby ich zdrowe społeczeństwo nie atakowało. To wy jesteście w klatce, żebyście nam nie gryźli pacjentów, tylko naszą klatkę bardziej widać, bo jest mniejsza. A to wy jesteście w tej klatce, bo wy gryziecie i męczycie naszych pacjentów, a oni są pod ochroną. I jeżeli my otworzymy im te klatki, powiemy, idźcie im, konkurujcie, tak? Idźcie i walczcie, to oni polegną. Polegną. Bo to są słabi zawodnicy. No ale świat postrzega osoby chore psychiczne jako osoby agresywne, tak? No to właśnie, takie, no na przykład. A to nie jest prawda. Ale jeśli już, to agresywne tylko w samoobronie, tak? Bo to oczywiście, że to się często się zdarza agresywne. Agresywne ze strachu, bo się boją. No tak, bo nie wiadomo, bo są słabi, bo i antypsychiatria im nie pomaga. Antypsychiatria ich skazuje. Antypsychiatria jest niedobra. Szanując ich podmiotowość, humanizując ich i tak dalej, odbiera im możliwość opieki, kasując paternalizm. Paternalizm jest nieodłącznie związany z dobrą psychiatrią. Dobra psychiatria jest paternalistyczna. Jasne. Ja chodzę po szpitalu i głaszczę ludzi po głowie. Nie dlatego, że jestem idiotą, który jest nadmiernie. Nie, oni tego oczekują. Dlatego, że okazuje, że ja z mojej pozycji będę się tobą opiekował. Trzymam cię za rękę, jesteś bezpieczny, będzie a ja dobrze. Biorę to na siebie, a nie mówię, jesteśmy partnerami, pomagaj mi, bo ja mam dzisiaj zły dzień. No to facet to jest, wchodzi pod stół. To jest alternatywne wyjście, bo jesteś taki sam jak ja, to się opiekuj mną, a ja może też miałem dzisiaj nie najfajniej sobie wstałem rano. Niechęć do brania odpowiedzialności to dotyczy nie tylko antypsychiatrów, ale też innych specjalności, innych osób, ale tak jak powiedziałem, jeżeli nie ma psychiatrii, to zamknijmy prywatne kliniki. No przede wszystkim. Bardzo słuszne. Tak, zacznijmy od prywatnych klinik. Na tym może zakończymy. Bardzo dziękuję panu profesorowi za wizytę. Tak znienacka. Żeśmy skończyli, mając na uwadze napięty program. Że trzeba do pacjentów. Że trzeba do pacjentów. Których mam zamiar potraktować paternalistycznie, ponieważ będę prowadził zajęcia takie psychoedukacyjne, a na tych zajęciach psychoedukacyjnych to ja będę mówił pacjentom, jak uważam, że jest, a nie oni będą mi mówili, jak powinno być. Wytnijcie mi żołądek.
No postaramy się tak. Postaramy się, żeby, to, żeby ten przepływ był ode mnie do nich i my postaramy się nie demonstrować jakby swoich słabości, tylko demonstrować tylko swoją opiekuńczą siłę. Nie siłę taką przemocową, nie siłę, tylko siłę opiekuńczą. Kiedyś musimy się spotkać i porozmawiać o sile i różnych aspektach, bo to jest ważny temat, a nie ma z kim o tym porozmawiać. To tak się wstępnie umówmy. Do września pomiędzy się może się uda. Pomiędzy elektrowstrząsami a wydaniem kolejnej książki. Do września się jakoś umówimy i o sile porozmawiamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu profesorowi. Dziękuję. Do następnego razu. Do widzenia.